Hej, witajcie z tej strony Lechu, a to XCOM 2 kampania, gramy dalej. Ostatnia misja była dość długa, ale mimo wszystko udana. Nie teraz, zobaczmy najpierw, co ma tutaj priorytet. Co by się przydało? Moc Avengera. Przydałyby się zasoby, bo... zasobami jest teraz strasznie słabo. Teraz cokolwiek zrobić będzie ciężko. Ale bardziej mnie interesuje na jednak nawiązanie kontaktu. Muszę chwilowo zostawić wszystko. Mam jeszcze dwa miejsca na kontakty. Chciałbym wykorzystać. Pewnie w międzyczasie coś się jeszcze stanie. Dobra, lecimy. The two soldiers we sent to the training center have developed an even stronger bond. If we continue to send them out together in the field, their effectiveness will only grow. Mamy pierwszego Sparka, robota bojowego. Którego też będziemy mogli brać na misję. Właśnie, brak zasobów. To jest ten ból tutaj w tej chwili. Okej. A zróbmy sobie jedną eksperymentalną, tę ciężką, którą mam z czego. Oczywiście jak tylko będzie taka możliwość, bo tam już widzę, trzy projekty idą pełną parą. Więc... moment, bo tutaj jeszcze było... informacja, że... aha, nie mam na wzmocnienie więzi już nikogo, dobra. Myślałem, że jeszcze kogoś będę mógł wzmocnić komuś więź. Commander, the aliens have made significant progress toward their goals. New advent facilities are cropping up around the world. Spoko. 2, 4, 5, no coraz lepiej. Commander, that UFO contact has us locked in. We have to take evasive maneuvers. Okay. Setting course for Sector 14, East Asia. We're in the clear, Commander. No further sign of the pursuing UFO. Nieźle, nieźle, panie pilocie. Zapobiegłeś pewnej katastrofie chwilową. Continue to make progress on the Avatar project. Widzę. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Jeszcze jeden tydzień maksymalnie mogę poczekać, później będę musiał zareagować. No i oczywiście. Your friends realize that their fate hinges only on your return to the Elder's grasp. No i pięknie. Jeszcze ona może się tam pojawić, a pewnie się tam pojawi. No dobra, no to w takim razie musimy dalej jeszcze przez jakiś czas grać na czas, że tak powiem. Nie fajnie, że akurat z zabójczynią nam wyjdzie. No ale okej. Tak myślę. Dam odpocząć tutaj. Tobie też dam odpocząć. Ta parka musi iść na pewno. Weźmiemy Sparka.
ile już jest dostępny. Jest i Spark. Spark ma broń ciężką, wyrzutnie rakiet. Na razie nic więcej nie ma. Ale przyda mi się jego wsparcie. Dobra. Dobierzemy jeszcze najlepiej grenadiera. Nie wiem, czego mogę się spodziewać. Może być ciężko. Tutaj wymienimy ten jeden granat. Jak tylko dam udostępnij przedmioty, ten jeden granat, który frizuje, może się przydać. No dobra, to lecimy. Bardzo wysoki stopień trudności, będzie bardzo trudno. Ale myślę, że w tym składzie mam jakieś szanse. No to jazda. Skyranger deployed. In position for deployment. No i jedziemy. Zobaczymy, co nas czeka. Now that we've got the aliens' attention, they're taking it out on one of the resistance outposts in the area. We're heading in to secure the camp and protect as many civilians as we can. Eliminate all hostile forces attacking the site. Make them regret coming after the resistance. One of those chosen is leading an assault on the resistance encampment in this area. Our people are doing what they can to fight back, but we need to help protect the civilians trapped nearby. There's a group of resistance soldiers hunkered down not far from your position. Move in and help fend off the attacking alien forces. Jak jest wsparcie, to jest jeszcze w miarę okej. Ale i tak muszę uważać, żeby nie wpaść. Mamy tutaj dwóch, znaczy mutanta i brezerka. No pięknie. Niezbyt fajnie. Nie wiem, w którym miejscu zostanę odkryty, więc będę działał w miarę ostrożnie mimo wszystko. Bo oni mogą zaraz na mnie wejść i się zrobi niekolorowo. Spark ma jeszcze coś takiego jak przeciążenie. Można wykorzystać 3 akcje w ciągu jednej tury. Jest to dość unikatowa zdolność. A z drugiej strony robocik, mutant, super. No i tak myślałem, że by było jakby ogłuszyła. Fajne pudło. Dostał pełną serię. Jeszcze żyje. Skubaniec ma strasznie dużo życia.
zdziwił mu się, jakby trafili. No, ale tu za to całkiem fajnie. O, faktycznie się przewrócił. Ja myślałem, że przeżył. To mały skubaniec. No dobra. Może i dobrze. Bardziej tej drugiej strony się trochę boję. Muszę dobrze pomyśleć. Ja się skupię na tej drugiej stronie bardziej. Muszę bliżej podejść. Niestety. Czy nie da rady? Jednego trafi, ale drugiego już nie. Trochę pechowo. Trudno. Zaryzykuję tak czy siak. Dobra. Spark to widzi. Nie, nie widzi. Jest tyle fajny, że ma też tak mały bonus, że może się łatwo spinać. Ja jeszcze nie wykorzystam swojej przewagi. Moving to designated position. A stop nie widzę. Jest to okno, to pech. Tylko tyle. Trafił. Super. To mi akurat bardzo na rękę. Dobra. Tak będzie lepiej. Granat. Ja oczywiście musiał wszystkich trafić. No, granaty właśnie takie są. Ale jeszcze żyjemy. Na razie mamy tylko rannych, więc luz. Przeładuję. Reload.
spoko. Niestety muszę się wycofać. Użyję sobie apteczki. Póki jeszcze żyję. Spróbujemy tak. Death to the invaders. The resistance team is in the clear. They're moving to help the other survivors. There's a large group of civilians pinned down within range of your position. Sensors indicate hostile forces are closing in fast. We need to get in there before the aliens slaughter those people. Okej. Zaraz pobiegniemy za nimi. Nieźle sobie radzą, szczerze powiedziawszy. Lepiej jednak trzymać się w grupie w miarę możliwości. Dobra. Tu jeszcze nie ma przeciwników. Więc nie ma co się chować. Pięknie. Radzą sobie rewelacyjnie. Kolejny bryzerker. Właśnie się wściekł. Same krytyki. Czemu ja tak nie strzelam? Jestem pod wrażeniem. Chyba ich natknąłem do takiej akcji. Mamy brezerk. No jest. Pudła też się zdarzają. Wszystko tak jest łatwiej. Moving out. There is nowhere to hide.
co wybuchnąć? Nie. Stanowczo nie. No, jakoś nie czuję się tu komfortowo w tym miejscu, ale okej. Myślę, że tu jeszcze nikogo nie sprowokuję. Dobrze by było mieć pełny magazynek. Okej. Nie, czy ruszy, czy nie ruszy, to się jeszcze okaże za chwilę. Może być tak jak na początku. Żeby było... Stawić się tutaj. One jak są rozścieczone, to ruszają. Właśnie o to chodziło. Dobry strzał. Niestety kurwa. Kurwa. Tak dziwne, że mnie nie znalazł. Ruch oporu tutaj nieźle daje radę, przynajmniej z mutantami, co jest bardzo pozytywne. I jak dotąd nie pojawiła się jeszcze łowczyni. Ja sobie podejdę. Mieć lepszy cel. Niestety. Niestety pudło. Kurczę, same pudła. Niedobrze. Nareszcie. Ja się stąd jeszcze nie ruszę raczej. Tu spokojnie. Będę mógł sobie sprawdzić teren. Okej. W las. Do środka. Wiem, że wszyscy teraz będą przeładowanie mieć prawie. No, jeszcze nie ktoś ma, jeszcze. Dwa punkciki. Powiedz, że trafisz. Widziałem. Nie może być za łatwo. No ale. Na szczęście ktoś trafił. Dobra.
Lepiej się nie ruszać chwilowo. Tu już nikogo nie ma z tej strony. Dobra. Lepiej się przeładować. Nic wyjść jeszcze na kogoś, kto może być niemiły. I są. Wszystko. Dobry strzał. Niestety kogoś zabił. Elegancko. Może się go nawet pozbędą. Jednego mniej. Wiem, że został jeszcze jeden. Właściwie to nawet dwóch. Czy oni tak fajnie się ustawili? Nie. Trzeba bardzo uważać, żeby czasem nie wybuchnąć nikogo więcej. Ale ustawili się idealnie. Dzięki. No i mamy tu jeszcze ukrytego. Nieważny łup, tam można kupić albo znaleźć w innym momencie. Dobra. To... Nie, zbiornik za dużo by tutaj posłał. Do piachu. Dużo lepsze. Najlepiej niech to zrobi Park. Elegancko. Wyszło naprawdę świetnie. Tylko dwóch cywili straciłem. Dobra misja, naprawdę. Myślałem, że będzie zabójczyni, ale się nie pokazała. Can we oppose them? United in the air. As long as there's even one Reaper left standing, you can bet they're still in the fight. Finger on the trigger. Super. No i tak. Co my tu mamy? Ogień zasłonowy. Mogłoby się przydać. Ocena zagrożenia.
No i to jest dużo lepsze. Tak, to sobie weźmiemy. No tu oczywiście... Dodatkowy granat. Nie, ja wolę jednak tą wiązkę, która mi tu zwiększa celność drużynową o 15. To jest dużo lepsze. W tym momencie zwiększa moje szanse na trafienie. Od dodatkowego granatu. No i pięknie. Misja się udała. Hello, Commander. Przychód zostaje zwiększony. Super. Nie teraz. Teraz ważne jest dla mnie, żeby tu dokończyć. Together we have succeeded in our task. Wyszła nam pierwsza misja, żeby znaleźć miejsce, w którym nasz wybraniec cały czas, do którego miejsca on cały czas ucieka, tam się regeneruje i wraca do walki. Our unified resistance continues to learn a great deal about these chosen that pursue us. No i fajnie, w tym momencie też wzrasta nam wpływy. Steadily, our faith in your word grows, Commander. Super. We continue to progress in our campaign against the Elders, and now we gain new abilities as a result. To też się może przydać później. Zobaczmy na nowe operacje. Czyli tak, mamy zabójczyni część druga, pomocna dłoń. Zbieranie informacji, trop placówki, tu mamy część drugą, jeśli chodzi o znajdź twierdzę, przełomowe badania, kontrwywiad, dobra, i zrekrutuj technika. Się zastanawiam. Się wydaje, że powinienem tutaj dać trop placówki, ale że moi żołnierze mogą zostać pojmani, a nie mam jak dać chwilowo osłony na to, żeby nie zostali pojmani. Trzeba się chwilę zastanowić, coś wybrać tutaj z tego. Porucznik, żołnierz i sierżant. Ciekawe, czy mam taką ekipę. Zobaczmy. No, jako porucznik mógłby iść specjalista. Tutaj dałbym zwykłego szeregowca. Ale nie tego. Powiedzmy... Łowce. A tu bym mógł dać... Też specjalista.
Myślę, że... Myślę, że jestem gotowy na taką akcję, więc taką akcję rozpoczniemy. Dobra, ja się już z wami żegnam. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Następne odcinki pojawią się niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobają. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam. Tyle. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Na razie, cześć.